Jesteśmy gośćmi pana redaktora Tomasza Somera, redaktora naczelnego Najwyższego Czasu, historyka, wydawcy. I takie mam pierwsze pytanie. Jak pan ocenia, partia Korwin prowadzi dzisiaj obecnie kampanię na rzecz bezpieczeństwa. Na czym ta kampania polega? Tylko mówiąc, na zbieraniu podpisów pod pewnymi projektami ustaw, które mają zwiększyć dostępność do broni, bo jak wskazują wszystkie statystyki, Polska jest najbardziej rozbrojonym krajem w Europie i zarówno na wschód, jak i na zachód, a także na północ i na południe tej broni jest znacznie, znacznie więcej. Ostatnio do takiego podobnego stanu chce Komisja Europejska też wprowadzić w innych krajach Unii Europejskiej. Wczoraj była jakaś konferencja prasowa partii Korwin. Czy w samej Polsce partia znajduje jakichś sojuszników dla swojej kampanii? No jest kilka organizacji, które jakby zajmują się bronią na co dzień. Tak? To są organizacje ludzi, którzy chcieliby właśnie upowszechnienia możliwości posiadania broni, bo w tej chwili przepisy, które obowiązują, są na tyle restrykcyjne, że odstręczają od tego, żeby tę broń kupować. Czy w tej kampanii Korwin znajdzie sojuszników wśród środowisk tych czterech kandydatów prawicowych, którzy byli w ostatnich wyborach prezydenckich? No myślę, że tak. No na pewno będzie współpraca pana Brauna, który zawsze mówił, że strzelnica. Liczy pan na pomoc Grzegorza Brauna w tej kampanii na rzecz legalizacji broni palnej, ale czy... Upowszechnienia, no bo tam ktoś może mieć legalną broń w Polsce, to nie jest niemożliwe. Ale dość trudne, co widać po tym, jak mało jest tej broni w rękach prywatnych. Ale czy po klęsce, znaczy przegranych wyborach przez tych wszystkich kandydatów naszych wolnościowo-prawicowych parlamentarnych, czy są prowadzone jakieś wspólne rozmowy na temat integracji tego środowiska, nie wiem, stworzenia wspólnego programu? Czy dalej jesteśmy w takim momencie, że każdy sobie zrzepkę swoją skrobie? W tej chwili, z tego co wiem, to nie ma takich rozmów. No jest jeszcze bardzo dużo czasu do wyborów, także przyjdzie na to czas, ale no, jak zwykle będzie to ciężkie doprowadzić do jakiegoś porozumienia. Czyli szczerze mówiąc, nie można być optymistą w tym temacie i trzeba robić swoje. Nie, no optymistą zawsze trzeba być, natomiast trzeba robić swoje oczywiście. No i liczyć na to, że pewne osoby, którym inne osoby jakoś strasznie przeszkadzały, no to zmienią jakoś zdanie. No, wiadomo, że sytuacja wyborcza jest zmienna i teraz ruch Kukiza już nie ma 20%, też z tymi 10% jest coraz ciężej, więc zobaczymy, jak oni podejdą do sprawy w momencie, kiedy to będzie jeszcze gorzej. Ale czy ci posłowie, sam Paweł Kukiz i jego posłowie, którzy, część z nich ma dość wolnorynkowe poglądy, są chętni na jakąkolwiek współpracę, czy na razie im ten sukces i znalezienie... Znaczy na współpracę stricte partyjną to pewnie nie, dlatego, no bo oni mają tam jakieś swoje organizacje, zresztą zdaje się powstają co chwila nowe jakieś organizacje, więc dbają o te organizacje, natomiast na pewno współpracują przy konkretnych inicjatywach. A właśnie, a jak ocenia pan tą inicjatywę w Endecja, którą powołał Rafał Ziemkiewicz? No jeszcze ciężko coś powiedzieć, bo ona się tylko zgłosiła, a nie skonkretyzowała, tak? No bo każde takie stowarzyszenie czy fundacja musi podjąć jakąś działalność. No to dajmy im się czas zarejestrować i zobaczyć, co oni właściwie chcą zrobić. Czyli musimy czekać. Natomiast nie musimy czekać, żeby ocenić, czy coś pozytywnego zrobił rząd PiS-u przez ostatnie pół roku. I potem może drugie pytanie o tym, co było najbardziej najgorszą rzeczą w działalności PiS-u. Czy coś jest pozytywnego? Nie, ja czekam na te pozytywne rzeczy, no bo one są jakoś tam zapowiedziane. Ma się zmienić coś w IPN-ie, mają wrócić niektórzy ambasadorzy, ma być ten słynny zasób zastrzeżony, ujawniony. Już nie będę wspominał o przysłowiowym już raporcie w sprawie WSI. No ale mija już trzeci kwartał mija i jakoś to się nie zdarzy. No podobno w przyszłym miesiącu ma być ten
IPN, ten skład zarządu wymieniony, więc może wtedy nagle to wszystko się odkryje. No, o gospodarce to może nie będę mówił, wiadomo, że nasze podejście do tego typu reform, jakie są wprowadzane, jest negatywne i tutaj nic dobrego się nie zdarzyło. Ale gorzej, tak jak powiedziałem, gorzej, że oni mieli wymieść tych wszystkich ludzi, a na razie wymietli tylko członków zarządów takich firm jak tam PZU, Energa czy Telewizja, żeby tam się samemu sytuować. Natomiast to, co jakby świadczy o istocie tego systemu starego, który miał być rzekomo zlikwidowany, to cały czas istnieje. A jak można oceniać tą opozycję kodowską, te marsze? Czy one, czy ich celem nie, rzeczywiście jest będą jakaś... maszerować, aż w końcu się znudzą, bo już kogo to obchodzą, te trybunały konstytucyjne, to nie ma żadnego znaczenia przecież. Ale dlaczego właśnie ta opozycja porusza tematy, które są absolutnie nieciekawe dla większości ludzi, bo nie dotyczą na przykład kwestii socjalnych? Bo może ich dotyczą, to znaczy ich kwestii socjalnych dotyczą, no to... Tutaj... Czyli opozycja nie ma ochoty reprezentować Polaków, tylko chce reprezentować tylko swoje interesy. Tak, no bo proszę zwrócić uwagę, o co właściwie się kłóci ten nieszczęsny Rzepliński? No przecież i tak Trybunał Konstytucyjny, jak przeanalizujemy te wszystkie ustawy, to zawsze głosuje tak, jak sobie rząd zażyczy. Właściwie nie było żadnej takiej sytuacji, żeby rząd w danym momencie panujący miał jakikolwiek problem z Trybunałem Konstytucyjnym. Także ci sędziowie, czy tacy, czy inni, by też tak samo głosowali. Więc te obawy tam PiSu, że ci ludzie by im blokowali ustawy, są oczywiście jakimś nieporozumieniem. Więc o co może chodzić? No chodzi tylko o to, żeby ci ludzie tam jednak byli. Żeby te rodziny, a nie inne, pobierały apanaże, miały namaszczenie do puszenia się w jakichś innych okolicznościach z uwagi na to, że jest się sędzią Trybunału Konstytucyjnego. No bo innego powodu nie widzę. Natomiast zabawne jest też to, na co ja wskazywałem wcześniej, ale teraz napisał o tym redaktor Michalkiewicz, że przecież ci wszyscy sędziowie zdają sobie sprawę, ci tacy, którzy są niby wzięci i ci, którzy są wzięci, ale nie ogłoszeni oraz ci, którzy zostali ogłoszeni, ale nie są wpuszczeni, takich mamy w sumie 6, tak? Mhm. To przecież oni wszyscy zdają sobie sprawę, w jakiej grze biorą udział. A w ustawie o Trybunale jest napisane, że ci sędziowie mają się wykazywać jakąś tam szczególną postawą etyczną. A przecież oni się nie wykazują żadną postawą etyczną. Tylko się wykazują... Właśnie szczególną może. Zwykłą grą o to, że albo ty weźmiesz 23 tysiące na rękę, albo ktoś inny weźmie, tak? I na przykład tych trzech panów, którzy nie wykonuje żadnych czynności, a biorą już od 7 miesięcy, tak? No to już wzięli po 100 tysięcy ponad, tak? 140 tysięcy, nie wykonując żadnych czynności. No to się pytam, gdzie jest ta ich szczególna postawa etyczna? I gdzie jest też szczególna postawa etyczna wpisana w ustawę u tego prezesa, który taką sytuację wykreował? No na czym to polega? No to jest chyba jakiś żart. Przejdźmy jeszcze raz do klimatów naszych środowisk prawicowych, patriotycznych, narodowych. Zapewne pan się też spotkał z tym, coraz bardziej popularne są takie postawy deklarowania wielkiej sympatii dla Rosji. Czy to jest naturalny proces w naszych środowiskach, czy on jest sztucznie wykreowany z zewnątrz? Nie, ja nie widzę takich jakoś tam nowych takich nagle tutaj odkrywców, którzy coś tam dostrzegają sensownego w Rosji, ale to zawsze pewna część tej takiej, nazwijmy to, koncesjonowanej endecji, no słynny redaktor Engelgard, który to przecież robi już od kilkudziesięciu lat, z jednej strony prezentował pogląd narodowy, a z drugiej strony prorosyjskie, także to jest nic nowego. Natomiast z jakich powodów teraz należy szczególnie prezentować program, znaczy poglądy prorosyjskie, to ja nie rozumiem, dlatego bo Rosjanie nic dobrego dla Polski nie robią. Ewentualnie robią jakieś złe rzeczy. Inna sprawa, że w porozumieniu z naszymi urzędnikami, tak? No to jest przykład cen gazu, tak? Które mamy najwyższe w Europie. I to jest specjalnie zrobione, żeby tutaj tych ludzi bardziej pogłębić ten przemysł, tak? Także są jakieś takie sentymenty wynikające być może z jakichś lektur, z jakichś tam prądów, ale są one zupełnie irracjonalne. Ale nie są, nie, ja nie widzę jakiegoś szczególnego nawarstwienia. Nie dostrzega pan tego, żeby nie. Był to jakiś większy problem. Dalej w temacie takiej polityki historycznej, w, mu,
Muzeum Historii Żydów, które było wielokrotnie opisywane na łamach tygodnika Najwyższy Czas. Pan Adam Michnik był łaskawy stwierdzić, że profesor Chodakiewicz, jeden z publicystów tygodnika, to Hitler i jego książki powinny stać na koło protokołów Męców Syjonu. Powstał jakiś taki list, który żąda przeprosin od dyrektora tej placówki. Czy można się spodziewać takich przeprosin, czy muzeum kontynuuje tą linię, którą można było zakładać już przed jego powstaniem? No można było zakładać i to się dzieje, co my żeśmy wszystko przewidzieli i napisali wcześniej. No pan Stola odniósł się, ten dyrektor, odniósł się do tego listu i stwierdził, że tam nie ma porównania do Hitlera. Natomiast rzeczywiście jest ostra wypowiedź Adama Michnika, ale oni tam wprowadzają możliwość prowadzenia dyskusji, w związku z czym i ostre wypowiedzi i tak dalej, i tak dalej. No oczywiście to jest bzdura na kółkach, bo tam jest oczywiście to odniesienie do Hitlera, jest to porównanie. Ono nie brzmi oczywiście tak bardzo literalnie, że Chodakiewicz to Hitler, tylko jest po prostu porównanie takie bardziej złożone, ale jest to porównanie. Więc teraz jest pytanie, czy ten pan Stola sobie robi żarty i kręci, czy on po prostu tego nie rozumie. No. Jeżeli robi sobie żarty i kręci, czyli jest takim krętaczem, no to chyba nie powinien być dyrektorem Muzeum Żydów. A jeśli nie rozumie tego, co ktoś mówi na terenie jego placówki, no to tym bardziej chyba nie powinien być dyrektorem Muzeum Żydów, no bo to jednak jest w założeniu poważna placówka, już nie mówiąc o tym, że to szarga godność ofiar Holokaustu i tak dalej. Także no, my tutaj zadamy pytanie do Ministerstwa Kultury, jednego z organów założycielskich tej placówki, czy nie powinno to ministerstwo się zastanowić, czy takich ludzi musi opłacać, no bo ten pan się zachowuje niegodnie. No, doszło do niegodnej sytuacji na terenie muzeum. Michnik sobie powiedział, co powiedział, to jest jego sprawa, ale powiedział to w określonym miejscu i te osoby, które za to odpowiadają, powinny się tego ustosunkować. Jeżeli ustosunkowują się w taki sposób, albo krętacki, albo po prostu jakiś nieprzytomny, to świadczy to o tym, że tutaj te osoby, które pełnią te funkcje, się do ich pełnienia nie nadają. Także czekamy, aż tutaj sprawa się wyjaśni. A czy sama idea tego muzeum nie mogłaby w nas budzić takiego podejrzenia, że takie ekscesy będą miały miejsce? Znaczy się, że było wiadomo, że one będą miały miejsce. Sama idea Muzeum Żydów w sensie jednego z narodów Rzeczpospolitej jest oczywiście rasistowska, tak? Dlatego, bo tych narodów było dużo. Przypominam, że oprócz Polaków byli Niemcy, Czesi, Litwini, Rusini, Ormianie. Były jakieś takie mniejszości, Tatarzy, były jakieś takie mniejszości typu Karaimowie, byli wreszcie Holendrzy na północy Polski, tak? I oni jakoś nie mają muzeów, a jeden naród ma. Już nie mówiąc, że nie ma do tej pory Muzeum Historii Polski, które by miało. Już nie mówiąc o tym, że tam ten, ale powiedzmy inne muzea mają odniesienia polskie, więc powstaje pytanie, dlaczego akurat ten jeden ma, a inny nie mają? Czy jakieś upamiętnienie tej złożoności ma sens? No jakieś tam ma, więc może warto po prostu to muzeum przekształcić w Muzeum Narodów Rzeczpospolitej i podzielić tą ekspozycję, dać niemiecką, żydowską, czeską, ormiańską, karaimską, holenderską, wsińską. No, tym bardziej, że jak wiemy, zabytków to tam dużo nie ma w tym muzeum. Nie, no zwłaszcza, że zabytków tam nie ma żadnych, natomiast zwłaszcza, że jednak to jest finansowane przez polskiego podatnika. Nie wiem właściwie dlaczego. Rozpoczął pan produkcję filmu Rozstrzelać Polaków. Jest to film dokumentalny o operacji polskiej. Antypolskiej. Lata 37-38, eksterminacja 200 tysięcy Polaków z pobudek rasistowskich przez Rosję sowiecką. Znaczy etnicznych, no to rasistowskich to jest już taka nowomowa lewicowa, no z pobudek etnicznych, ponieważ byli Polakami, tak? To nie chodzi o to, że Stalin uważał, że ponieważ on jest Rosjaninem, tym zresztą nie był, to ta jego rasa jest lepsza, a ta jest rasa gorsza, tylko że po prostu Polacy jako pewien etnos stanowią problem dla Rosji, więc trzeba ją zlikwidować, więc to już nie mieszajmy może pojęcia rasistowskie w tym takim znaczeniu lewackim.
Jak wygląda sytuacja ze zgromadzeniem funduszy na tym filmie? No na razie nam Państwowy Instytut Sztuki Filmowej dwukrotnie odmówił, ale składamy po raz trzeci, może coś z tego wyjdzie. No jak nie wyjdzie, to będziemy jakoś tam inaczej próbowali to finansować, ale na razie jesteśmy oczywiście na początku drogi. W projekt będzie zaangażowany, powołany profesor Marek Chodakiewicz i jeszcze kto? Z osób? Nie, no to on. On, no będą oczywiście występować różne osoby, ale to jeszcze może nie zdradzajmy wszystkich szczegółów. To... Film ma być przeznaczony do kin i do telewizji. Tak. Czyli będzie to w jakiejś technice produkowanej? Może nie będę się nie mówił o szczegółach, bo nie ja się zajmuję produkcją taką techniczną, więc tutaj nie będę wymyślał, Kiedy możemy się spodziewać? No chcielibyśmy, żeby w czerwcu przyszłego roku była premiera. Czyli za rok. I kończąc nasz wywiad, co nowego Państwa wydawnictwo książkowe wydało? No wydaliśmy kolejny tom tekstów Janusza Korwin-Mikkego, Europa według Korwina. To są felietony poświęcone Unii Europejskiej, Europie i wszystkim problemom, które się z naszą obecnością w Unii Europejskiej wiąże. A co w planach? No to jest parę tytułów, ale to zobaczymy. Zobaczymy. Bardzo dziękuję. Dziękuję.